Szósty odcinek za nami dzisiaj. Fajny odcinek, trudny fizycznie, dużo wydm, ale po nocnych naprawach naszego zawieszenia i konsultacjach ustawiania i zmieniania samochód się zaczyna lepiej prowadzić, jest dużo przyjemniej i da się dużo szybciej jechać. Te zmiany się sprawdzają, więc z tego się cieszę, bo dużo pracy to ja i Armand wkładamy. Dzisiaj dobre tempo, jesteśmy zadowoleni, jedziemy maksymalnie tyle, co na tą chwilę ten samochód może nam pozwolić. Szkoda, bo Carlos Sainz, Esteban Betechanen dzisiaj mieli dosyć poważne wypadki. W jednym miejscu, na jednej wydmie była ona urwana i nagle po prostu tam spadli. Nie wiem, co się z nimi stało, ale liczę, że nic poważnego. Quite strange stage because in the beginning it looks quite easy and fast. There was nothing to do for us because we are losing on these high speed sections. But then it starts to be more tricky in the dunes, and the dunes were really massive and very soft, so it was challenging to drive through. It was good for us because we could drive and we could show up something. We get some time back there. We got some cars after a few days. It was nice to see that we are faster than the others. We saw some crashes. Yeah, it's really long race, and with the speed what the guys selected and from the beginning, it's not possible to go without any trouble. The speed this year is crazy, like everybody was pushing on the limit and it's too much, I think. Jeden krok do tyłu robi się po to, żeby później dać dwa do przodu. Kiedy się ściga już od najwyższe pozycje, podejmujemy bardzo dużo ryzyka. Podjąłem takie ryzyko, jechałem bardzo szybko na tym odcinku. Czegoś ten wypadek mnie nauczył. Jutro lub pojutrze będę leciał do domu. Muszę rehabilitować się, żeby nie te dwa palce złamane, jechałbym dalej. Muszę wrócić do zdrowia, do treningów i przygotowywać się do Dakaru 2024. Dziękuję bardzo.